tym, że Arbos jest sprzedawany w firmie Kurbanek, dowiedziałem się praktycznie początkiem czerwca. Początkiem czerwca i końcem czerwca ten ciągnik był u mnie w gospodarstwie. Przystąpiłem do programu PROW. No i aktualnie czekam na realizację tego programu, ale ciągnik już jest i czekam na zwrot pieniążki. No i sprawuje się dobrze. Całe żniwa jeździł z przyczepą tandem 10-tonową. Co prawda musiałem zdemontować przednie obciążniki, bo troszkę nim bujało. Po zdjęciu obciążników jeździł jak po stole. No aktualnie ciężkie prace polowe typu orka, brona i agregat uprawowo-siewny. Mam zrobione już 200 godzin, jest po przeglądzie. Jakieś drobne usterki były, ale to nic poważnego. Ogólnie pracuję bez zarzutu. Spalanie optymalnie, myślę, w porównaniu z moim starym ciągnikiem, to nie ma porównania żadnego, to jest praktycznie połowa paliwa zaoszczędzonego. Ciągniemy aktualnie pług pięcioskiwowy o szerokości około 2 metrów. Ogrzemy na głębokość około 20-22 cm. Bez problemu można jechać 10 km na godzinę, 1700-1800 obrotów. Nie ma problemu, jest zapas mocy. Klimatyzacja działa, jakiś komfort jest. Do tego ciągniemy grzebień doprawiający, który wyrównuje powierzchnię pola. Potem będzie szedł agregat uprawowo-siewny, pszenica oliwa. Mam zamiar kupić pług obrotowy, czteroskiwowy, ale to jest gdzieś, myślę, na jesień. Na razie współpracujemy z tym pługiem, radzi sobie świetnie, więc tym bardziej czteroskiwowy będzie dla niego odpowiedni. Oczywiście kupiłem go z myślą typowo do ciężkich praw polowych. Poprzedni ciągnik ma mniejszy. Powierzchnia gospodarstwa się zwiększyła, więc za dużo roboty było dla niej na jeden ciągnik. Ten kawałek pola to jest 19 hektarów. W tamtym roku orałem prawie 4 dni. Na tą chwilę wczoraj orałem 8 godzin, no i dzisiaj 7. My jesteśmy po końcowi, parę przejazdów i uwrocia. Jest zapas mocy, bez problemu. Domówiłem szerokie ogumienie, ze względu na to, że mamy pola gliniaste, wiosny dość mokre, więc nie powinno być problemu. Zwłaszcza z tak dużym przyświtem, prawie 60 cm, to jest wystarczająco. Do momentu kupna tego ciągnika posiadam ciągnik Pronar 105 koni. Posiadam zwierzęta i pola uprawne. I po prostu ten jeden ciągnik nie dawał rady. Trzeba było robić i sianokosy, i ciężkie prace polowe. I brakowało po prostu czasu na to wszystko. Dlatego postanowiłem kupić drugi ciągnik, którym aktualnie jedziemy i spisuje świetnie. Wszystko jest wykonane na bieżąco. W terminie, nie ma opóźnień. Bardzo to wszystkie przyspieszyło wszystkie prace i ułatwiło. Tamten ciągnik miałem o mocy 105 koni, więc 6 km na godzinę z tym pługiem to była maksymalna prędkość. No jak widzimy, 10 bez problemu, prawie dwa razy szybciej. Tamten ciągnik robi przy zwierzętach w domu, a ten w polu. Rozważałem kupno ciągnika innej marki. Brałem pod uwagę Zetora, ale tu niedaleko kupili do gospodarstwa rolnego ekologicznego, są niezadowoleni. Brak mocy i ciągłe naprawy. Następnym ciągnikiem był Ursus, ale nie pasowała mi, on był mały skręt. No i dość awaryjny. Potem miałem okazję oglądać Lojca,
no ale mówię, to jest cena przeglądu pierwszego, drugiego po kolei, cena części to jest jak za wysoko na mojego składu, bo po prostu miałby problem. A tu po pierwszym przeglądzie jest to do przełknięcia, powiedzmy, w porównaniu z innymi markami. No więcej nie rozważałem, bo te akurat modele są u nas dostępne. Więc zdecydowałem się na kupno, zadzwoniłem do firmy Korbanek. Na drugi dzień pojawił się przedstawiciel. Wszystkie dokumenty zostały podpisane w domu. Bez żadnego jeżdżenia, tracenia czasu. I praktycznie w 3-4 dniach ciągnik miałem się na podwórku przyjął nawet. Więc zaoszczędzony czas. Tak, nie trzeba było nigdzie jeździć. Ubezpieczenie, wszystko załatwione. Także bez problemu, wygodnie. Oczywiście jak to nowa maszyna, zawsze sterki się trafiają. To była urwana opaska trzymająca rurę wydechową. I świeciła się kontrolka filtru oleju. Zadzwoniłem do firmy. Za 2 dni był już serwis. Sterki usunęli. Ciągnik używam do orki, do talerzowania. Jeździ też z gruberem, agregatem uprawowo-siewnym 3-metrowym i brona 7-metrowa. Typowe prace polowe. Radzi sobie świetnie, bez problemu, tak samo. Tu jest też mocny siewnik do pełna załadowany, nie ma problemu, żeby podnieść.